Go, go, goniczko! Witam Państwa! Skoczów TV w Skaldowie, transmisja live. Go, go, goniczko! Pogoda fatalna, wiatr, ale okazja cudna, piękna, wspaniała. Po prostu wspaniała. Nie trąbić! Otwarcie kina, które przed rokiem było w ruinie, było rozkopane, leżało w gruzach, a teraz jest piękne. Oto ten obiekt. No, panie, co pan mi studio demoluje? No. Zanim nastąpi przecięcie wstęgi, porozmawiamy ze wspaniałymi gośćmi, którzy pojawili się tutaj w tym pięknym miejscu. Go, go, goniczko! Dzień dobry, panie Krzysztofie! Dzień dobry, Jezus Maria! Jezus, co się narobiło! A dobra, okay. Naprawiłem panu kina, proszę, bo mnie pan ale, poznaje. Ale kino jest całe. Poznaje mnie pan. No betoniarka tam się kręciła, a rok temu to było. No, tak. Wspaniała praca, wspaniała. I efekty widać. Pięknie. Widać, no. Cudownie. A jak się budowało? Dobrze by się budowało, tylko ci w czarnych koszulkach tak nas stresowali, żeby my zdążyli z terminem, bo 12 października już ma być jakaś podobno tu impreza. Ale jacy to ludzie? No ci w tych czarnych koszulkach z białymi, jakimś taki zespół z Skaldowie czy coś takiego. No i popędzali. Nie, dziady. Popędzali nas, ale się zdążyliśmy i mam nadzieję, że 12 października ta impreza się odbędzie. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Mogę pozdrowić kogoś? I pozdrawiam mamę, pozdrawiam siostrę, tatę, Milusia, Majeczkę, całe Zamarski. Może bliżej. Całe Zamarski. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Go, go, goniczko. Kolejnym gościem, proszę Państwa, w naszym studiu telewizji Skaldowie w transmisji live jest przedstawiciel władzy samorządowej. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Jestem sołtysem. A co pan sądzi o tej inwestycji? No, muszę przyznać, że z zazdrością patrzę na to piękne kino. U nas w okolicy takiego nie ma. I muszę w tym miejscu, szanowni państwo, podziękować i pogratulować pani burmistrz, radnym i wszystkim zaangażowanym w tę budowę. Szanowni państwo, to jest coś pięknego. Szanowni Państwo, w tym pięknym miejscu będą mogły odbywać się te piękne imprezy. Najbliższa 12 października. Oczywiście nie może zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych. I oczywiście się tam zjawię. Do zobaczenia 12 października. Szanowni Państwo, popierajcie mnie. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia. W wspaniałym dniu nie mogło zabraknąć w naszym gronie przedstawicieli środowiska artystycznego. Zaprosiliśmy m.in. wspaniałego artystę ze wspaniałego zespołu regionalnego. Prosimy. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Oczywiście dzisiaj nas tu nie mogło zabraknąć. Mnie oczywiście. Co pan przygotował ze swojego repertuaru? Z skaldowskiego chyba, tak? No prawie, proszę Państwa, dzisiaj na tą szczególną okazję przygotowałem piękną pieśniczkę zespołu Skaldowie Nie dowej mi pusy pierwszą. Czyż mogę zaśpiewać tą piękną
pieśniczkę. To śpiewajcie, śpiewajcie. Kapkę mi chybio, starki Ludwiki. Przed każdym herszlakiem stawiała kabałę, posłuchała se poważnej muzyki. Ta, 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 ta. Była cnotliwa, była gandliwa, ach jako i brak. Starzyk mój czako, wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato, nim powiedziała wiernie. Łączaką, łączaką i widział nas panią ją. A ty jesteś, a ty jesteś taka nowomodna. I wszyscy razem. No ale kapkę weźcie gazo zafałszowali. Ale piękne to było. Ja dziękuję ale, bardzo. Ale poduczcie się kapkę. Dziękuję bardzo pani. Się. Dziękuję, do zobaczenia. I kolejne, ostatnie wejście. Studia TV w Skaldowie Live. Mamy tutaj wspaniałego gościa, członka ogólnopolskiego fan klubu zespołu Skaldowie. Zapraszamy! Dzień dobry, panie Krzyśku. Dzień dobry, witam. To znowu ja. Co to pan tu ma? Skoczowie jestem. Co to tu ma? Jak to oczywiście piękny transparent. Skaldowie, to... Skaldomania trwa, szanowni panie, niech pan redaktor pomoże. Ale pan chyba jest naprawdę szalony. Skaldowie! Jezus Maria! Kiedy ta impreza, panie Krzysztofie? Kiedy ta impreza? No 12 będzie, 12. 12. Tak. Skaldowie, niech pan ze mną zachowywał. Ale jak pan tak się będzie zachowywał? Niech pan ze mną... Nie wpuścimy na salę, nie wpuścimy! No. Niech pan ze mną zawoła, Skaldowie! No dobra, Skaldowie. Dobrze, dobra, dziękuję. Krzysiek Nowaczek, Klaudek Zawada. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do Skoczowa 12 października o godzinie 17 w sali Kino Teatr Elektryczny, ulica Mickiewicza 3. Serdecznie zapraszamy, to już za kilka dni. Pozdrawiamy serdecznie.